dzisiejszym odcinku losujemy, jaki mamy wiek przez cały dzień. Dawaj świeży. 21. Tobie pasuje dziad. Tak, ja bym chciał dziada jakiegoś. Nie podoba mi się. 18. Fajnie, ej, super. Co masz? 70. O! Nie oszukuję was, przed tym odcinkiem dzisiaj cały dzień czułam, że będę miała 6 lat. No i ja chyba sobie wymanifestowałam, mam 14, czyli tyle ile chciałam. A ja sobie wymanifestowałam w takim razie, że mam 30 na no i super, lecimy z planowaniem, co dzisiaj robimy. Słuchajcie, jak wiecie, ja mam dzisiaj 70 lat, przyjechaliśmy na pierwszą aktywność i jest to nic innego jak siłownia na zewnątrz. To jest taka maszyna, z której ja się zawsze śmieję, jak widzę, że na przykład ktoś po prostu na przykład się tak buja, no bo co ona daje nam? Raz, dwa, 3. Dobra, teraz robimy nachwyt. Podchwyt. Podchwyt. A, to jest podchwytliwe. Raz, dwa. Boże, telefon. Wnuczek mi kupił nowy telefon dotykowy. Coś mi noga lewa nie chodzi. Muszę powiedzieć mojemu fizjoterapeucie, że noga lewa jest po prostu lewa. Teraz dostać ćwiczenie, bo ja mam autentycznie zadyszkę. Nie wiem, czy to przez mój wiek, jaki mam dzisiaj w odcinku, czy przez mój wiek po prostu, jaki mam. Mi, co się kojarzy z tym, jak miałam 6 lat, to, że byłam taka, że jak widziałam tego typu rzeczy, to chciałam. Za to ja, mając 30 lat, zdecydowałabym się na taką atrakcję. Uczulenie na starość. Patrz, patrz! No przecież ja bym była taka podekscytowana, jakbym miała 6 lat i by się ta lodówka otworzyła. A nie, naprawdę wygląda, żebyś miała luz. Luz to ja mam w kolanie, bo już tutaj rzepka mi zapadła troszkę. Pozdrawiam wszystkich 30-latków. Guma balonowa, także idealnie, idealnie. Słuchajcie, jesteśmy nigdzie indziej jak w sklepie, takim typowym osiedlowym. I będziemy kupować przede wszystkim krzyżówki i rzeczy na obiad. Słuchajcie, śledzik idealny na raz. Z cebulką. Maślanka. Jak to połączysz ze śledziem, to będzie ciekawie. Boże. Jest taka woda, jaka jest w sanatorium. Bierzemy wodę na trawienie, bo przecież trawienie już nie jest to samo. Za moich czasów to ja piekłam szarlotkę, a teraz szarlotka z cynamonem. Wpłynie. Ola Boga. Mamy gazetę razem z krzyżówką, więc lecimy do domu gotować i rozwiązywać krzyżóweczki. Ja się zastanawiałem, co w wieku 18 lat się zyskuje, jakie możliwości. I przypomniało mi się, że przecież zdobywa się możliwość głosowania na wyborach. Wiadomo, że nie ma wyboru w tym momencie, więc nie mam jak pójść zagłosować, więc organizuję swoje wybory na najlepszego członka Gen Z. Nie wyszło to tak ładnie, jak planowałem. No, jest git. Kochani, witam w mojej kuchni. Dzisiaj na obiadek serwuję ziemniaczki, zjadłem mleko, jajeczko i właśnie przygotowujemy sobie elegancko. Nigdzie się nie śpieszymy, bo przede wszystkim jestem na emeryturze. Ostatnie w pięknie. Bartuś, sekundkę! Jeszcze nie wychodź. A co masz dla mnie? Jabłuszka ci kroję na wynos, żebyś troszkę witaminek miał. Ale super. Wiesz co, Babciu, idę robić? Nie wiem, nawet co żeś na wymyślał. Na wybory. O, dobrze. No to mam nadzieję, że wygrasz. No wszyscy powinni na ciebie zagłosować. No, dzięki, babcia. Dobra, szybciej, no. Można to wstawić też? Jakie to niewdzięczne? Szkrój, babcia, bo muszę jechać. Masz. Dziękuję, babciu. Tutaj masz jabłuszko. Dzięki. Masz serwetkę. Dziękuję, pa. No, to tam uważaj na siebie. Tak, dzięki, babciu. A ktoś po ciebie przyjeżdża, jakiś kolega? Ja mam 18 lat, ja mam prawko! Dobrze. O, ziemniaki! Lecimy do wyborców. Kochani, przeprowadzam wybory. Chodzicie na wybory? Nie. Nie. Dlaczego? No bo jeszcze nie jesteśmy pełnoletni. Na szczęście ja jestem pełnoletni i moje wybory są też dla niepełnoletnich. Zagłosujcie proszę na najlepszego członka Gen Z. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Macie 18 lat? Nie. Będziecie chodziły na wybory, jak macie, jak będziecie miały 18 lat? Tak. Dobrze. Mi moje lata 14, że tak powiem, kojarzą się głównie z Tumblerem, więc generalnie z tamtymi czasami kojarzy mi się przede wszystkim Little Monster, jeżeli chodzi o youtuberkę. Kojarzą mi się też różne galaxie, rzeczy i tak dalej, ale też kubki ze Starbucksa i napój hibiskusowy do picia. I wydaje mi się, widzowie, że trzeba go kupić. Yeah. 119 zł polskich. Jak to wygląda? Foteczkę trzeba zrobić tego, artystyczną jakąś. Przecież tak się robiło kiedyś, przed rozpoczęciem każdego posiłku. Przepyszne, no i wiadomo, wizualnie mega bomba. Dobra, to jest totalnie vibe 2014. O, mamy kolejnych wyborców, proszę państwa. Macie 18 lat? Kochany, mam nawet 30. Bardzo mi miło. Wybory oczywiście, że bierzemy udział. Ja mam 6. To też masz. To są moje wybory, więc możesz zagłosować. Dla kogo? Na najlepszego członka Gen Z. Anonimowo. A co to te gęże? Chcę! Nie, no to jest mój raj. Powerpuff Girls, oczywiście, że biorę pełno. To jest torebka. Chcę! Chcę!
Nie no, ja się tak... Ja wiem, że jest ciężko, opanuj się. Kochana, to jest dopiero super. Fajnie. I w ogóle najlepsze jest to, że my jakby tak troszeczkę disujemy 30 lat, a my tak naprawdę jesteśmy bliżej 30 i disujemy siebie, bo my się już czujemy, jakbyśmy były takie starsze. Zadajemy się w końcu z Natalką i z Alą, więc... Jas. Hania, nie mam tyle, zapłacisz? Było trzeba tyle brać? Zapłacię, kto dorosły i nie dyskutuj. A teraz nie wypadaj, że umiesz, widzisz? Zadowolona? Tak. Wybrane? Tak, ja już wiedziałam od początku. Wybrane? Dobra, wiedziałem, kogo wybrać. Dziękuję bardzo. Zagłosowane? Zagłosowane. Super. Mortalcio już nie jest Gen Z, jakby co. No dobra, dobra. Takie bluzy znajdziecie na genz.store. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę pana, zna pan wszystkich członków Gen Z? Tak, oczywiście. Proszę zagłosować na swojego ulubionego, najfajniejszego członka Gen Z. To jest anonimowe, ja nie wiem, na kogo pan zagłosował. Cyk, wrzucone. Dziękuję bardzo. Trochę głosów się uzbierało, myślę, że wystarczająco. Oglądajcie film do końca, żeby zobaczyć, kto wygrał. Jesteśmy teraz w jednym ze sklepów, w którym trzeba znaleźć napoje, słodycze, które były wtedy iconic, jak na tam. Wszystko pod kontrolą przecież. Dzisiaj mamy i frugo, czyli coś, co ja serio piłam, jak miałam 14 lat. W ogóle wiecie, cudowne to były czasy. Arizonka i teraz lecimy zobaczyć, jakie słodycze tutaj są. Nie no, generalnie kojarzę, że Pringlesy były takim czymś, co było niedostępne w Polsce i że jak to się dostało albo było w jakichś sklepach dostępne, to było takie wow. Słuchajcie, olśniło mnie dumle. Jeszcze wtedy były dostępne w takiej sieciówce Piotr i Paweł, może kojarzy sobie takie sklepy. Oczywiście w tle playlista 2014 vibe. Ogólnie ja dzisiaj wieczorem wyprawiam moim dziewczynom wieczór panieński, bo jak wiemy, 30 no to hajtani w ogóle. Dużo kiczu, dużo różu i nie wiem w sumie jeszcze czego. Mrał. Wiczka, weź idź po koszyk. Zobacz, co jest w tych koszykach. No dobra. Tak to się robi. Czekaj. Ale co się dzieje? Zgubiłaś się? Nie płacz, nie płacz, nie płacz, proszę, nie płacz, tylko nie płacz, tylko nie płacz. Polskie jabłka. Ja to zawsze tam u Halinki kupuję. Najlepsze ona. Słodziutkie, miękkie. Takie paskowate to nie lubię. Boże, jak ja tęskniłam za takim obiadkiem. Ziemniaczek, koperek, jajeczko, siadłe mleko i przechodzimy do uczty. Alunia, a waferki tutaj już czekają, żeby sobie zjeść. Po obiadku elegancko, woda zdrowotna jest, a my przechodzimy do jedzonka. No i jak 2014, bo ja wtedy miałam 14 lat właśnie. To modne były leginsy w różne wzory, na przykład właśnie w galaksji jakieś, albo w jakieś pizze, w jakieś paski. Nie, ale brzydkie. Znaczy, ale nie w moim guście totalnie. Niech rzuci kamieniem ta dziewczyna, która nie miała leginsów w takie wzorki. Cześć. Ej, normalnie jeden do jeden jak z tamtych czasów. Przecież to jest idealne i bardzo drogie. 30 nawet nie urosłam ani centymetra. Jak tam poszukiwania? Nudzi mi się. Nie chcę już tu być. Zejdź do sklepu z zabawkami i na plac zabaw. Tatuaży poszukamy, chodź. Dobra. Co zrobiłaś? Nic. Co zrobiłaś? Nic. Nabroiłaś? Nie. Co wziąłeś? Nic. Jestem grzeczna. Nie. To jest najlepsze, co w życiu widziałam. Wata cukrowa w kształcie motylka i w ogóle. O mygy, motylek się teraz formuje. Ej, ogólnie to jest najpiękniejsza wata, jaką kiedykolwiek... Ej, ty jesteś na diecie! Dobra! Trochę daj! Moje! Ale to jest pysznie, jeszcze jest taka cieplutka. Jak chmurka! Szybkie wiadomości. Znaczy, jakiś już zmęczony, już późno się robi, tutaj trzeba trochę przygłośnić, bo nic nie słychać. Coś tam młody mówił o jakiejś imprezie dzisiaj, ale nie ma szans, bo to już za późno, nie ma. Nie te lata. A few moments later. Leginsy są on. Teraz czapeczka. Lecimy na tory, bo specjalnie zarezerwowałam na sesję. Kochani, także zapraszam na mojego Instagrama, ponieważ tam pojawiają się najnowsze fotki. Znajdujemy się nie gdzie indziej, jak na torach. Aaa, zimno! Mocny fest! Wpalajcie na Instagrama, żeby zobaczyć. Jest skrzyweczka, jest dupeczka, lecimy do domu, bo wieje strasznie! Nie wiem, na co się zdecydować. Nie wiem, chcę wszystko. Może coś takiego na przykład przydatnego? Nie. Typu jakaś poduszka do domu? Nie. To jest idealne, kochani, gdybym była dzieckiem, to właśnie to bym chciała. Mamy tutaj rzeczy do makijażu. Jest podkład odmładzający? Tobie już nic nie pomoże. Ale jest bardzo. Wiem. On
ona jest uwalona jak po prostu 30 latek. Tu chciałabym zrobić takie brokatowe tatuaże. Widziałam, że to jest modne. Są. Są. I to jeszcze bardziej. Od 18 roku życia można zrobić legalnie sobie tatuaż, więc właśnie taki zrobimy. I myślałem może o dacie urodzin swojej. No, spoko. Ta decyzja zapadła po 18 latach. Pierwsza dziara. Słuchajcie, przyszła pora na moją ulubioną część tego odcinka, czyli mini rehabilitacja, powiedzmy, albo coś w stylu masażu, fizjoterapii. No bo jak wiecie, jak osoba ma 70 lat, no to coś już ją strzyka, nie wiem, czy w kręgosłupie, czy tutaj ręka. Dzisiaj mi powiedzieli tak, a jak masz 70 lat, to idź po prostu do lekarza, bo to jest jakby najlepsze. Ja mówię, nie idę do lekarza, bo jeszcze mi coś wyjdzie i będę się musiała leczyć. Uch, no może jeszcze wrócę do formy. Takim masażu eleganckim. Jak to rozpakowujesz i czuję ten zapach, to myślę o treningu. Ty i trening, nie rozśmieszaj mnie. Jedzenie jest nieważne. Najważniejsza jest zabawka. Nie wiem, że nieważna, to... Jesteś na diecie. I know. Naklejki. Naprawdę ci pasuje. Tobie też. Nie, w sumie fajny ten boks. Myślałam, że będzie gorszy. Czyli... Oj. Ups. Aha, trzeba dopasować, kogo to jest. Twojemu mózgowi przyda się trochę ćwiczeń. Na twojemu ciału. No tak, będzie bolało? Mogę zrezygnować jeszcze? No, normalnie, zaraz zmyjemy. Nice! Very nice! Dobra robota. Tutaj daję. Jezus. Jezu, jakieś bariery najnowsze. Specjalnie dla emerytów. Azario, brak nam się. Mówią, że działa, to wiera. Ja to już dobrą, bo jestem zadowolona. Mam nadzieję, że mi w końcu nie będą tak stopy puchły. Normalnie tych moich balerinów to założyć już nie mogę. Idzie. Czuję. A to mi co, tłuszczu pozbędzie? Tuszu? Puchnące spodnie po prostu. O nie, normalnie. Kocham, że 70 lat. Już się nabawiłaś? Nie. Chciałaś ćwiczenie, to masz! Jeszcze! O Boże! Padła! Ogólnie ja przyznam, że ja mam gust boomerski i najlepsze dla mnie są rurki z krewem, okej? Mogę gryzać. Dobrze. Odliczę ci to od kieszonkowego. Chcę zostać prawdziwą księżniczką. Ej, mam ochotę iść na studniówkę. To jakieś 10 lat temu, kochana. Ej, tak serio, to tak. No. Jak to się błyszczy, patrz. A ja nawet lecę, muszę zwykłą białą na ślub? Bo ty już jesteś jedną nogą mężatką. Myślałam, że powiem w grobie i już bym miałam ochotę jej przywalić. Ten jeden moment. Ej, to nie jest w ogóle proste. Współczuję wszystkim paniom młodym. O nie, jestem cała... Boże, Ania, jestem cała brudna i ty mi nie powiedziałaś. Jestem brudny wszędzie! Przepraszam, musiałam. Jaka Arielka! Kopciuszek! No, kopciuszek, przecież mówię. Boże, jaka malutka, Boże! Jeżeli widzisz to, to może być twoja żona. Tylko się oświadcz, Tiffany. Wszystkie te sukienki chcą mi udowodnić, że mam mały biust. Dobra, kochani, ale to nie koniec sesji na dzisiaj. Jeszcze tutaj trzeba wąsa legąckiego namalować. A w nas potężna jest moc. Jezu, Witch jest taki beznadziejny, tylko Wings. Ale to jest dzieciak. Nie to co ja, już mam 14 lat, ja już jestem dorosła. I robimy scrapbooka, ale zanim trzeba jeszcze zdjęcia porobić moim znajomym. Poza. Wow. Oto ja jak będę starsza, chcę tak wyglądać. Boże, złe światło i zmarszczki. Wiesz co ostatnio widziałam na Tumblerze? Scrapbooking. A ty tak nie wyparzysz tego? Daj spokój, jak będę stara, to będę się martwiła o wyparzanie. Patrzcie, dziewczyny! Wow, ej, zawsze taki chciałam mieć. Ale jesteś za mała. Wolny etat. Wakat chyba to jest, no nie? Dobrze. Powiem wam, że ja ogólnie mam trochę takie zapędy do właśnie bycia mentalnie starszą osobą, bo ja ty normalnie w domu jakby rozwiązuję krzyżówki. Pani babciu, a pani czym rozwiązuje tą krzyżówkę? Długopisem. Ale mi się wydaje, że to nie jest dobry długopis. Ja tutaj mam... Specjalny długopis. Najlepsza babka. Dla ciebie, proszę Jezu, bardzo. Jezu, jaki piękny. A to ja mam od razu pytanie, bo ty ogarniasz tam internet. Mm-hmm. Tak mniej więcej. No. Bo właśnie Bartuś mi mówił, on 18 lat w tym roku kończy, że tam i taki kanał Revo newsowy. No. Poszłam do sklepu, pytam się pani, a pani mi rewie dała. Mega fajne, że mogę sobie zrobić tatuaże i być taka jak świeże. On już skończył 18 lat.
Patrzcie, ej, jaki super! Mam tatuaż, swój pierwszy w życiu. Dobra, stara, robisz mi rękę. No. Patrz, super! Barbie! Żeby pasował ci do Barbie, robię ci różowe cienie. Oh, Jesus. Bo ja chcę być kiedyś kosmetyczką, wizerzystką i... też bym chciała zostać smurfem. Tak się prezentuje pierwsza strona. I ostatnia, bo już mi się nie chce. Zapomnijmy, że promienie ultrafioletowe emitowane przez słońce jest czynnikiem rakotwórczym. Okulary przeciwsłoneczne! To jest dobre. Mogę ci dać łyka, jak nie poprosisz. Nie, dziękuję. Mama zakazała mi pić niebieskie rzeczy. Czy brat ci kiedyś kostkę do kibla tam wrzucił? Nie jesteś w ogóle zabawny. Ej, Oliwie. Mój ulubiony zespół to Trzech Kuli. A Hani ich troje. Ej, podobnie! Hania, a jak byłaś młodsza, to miałaś kubek ze Starbucksa? Co wtedy... Co wtedy było? No co było, pyta się o tym? Kranuwa. Dobra, proszę Państwa, jako oficjalny 18-latek mogę w końcu zdać swoje wymarzone prawo jazdy. Dlatego sprawdzimy, czy przejdę egzamin teoretyczny. Czy w tej sytuacji masz prawo wjechać na skrzyżowanie? Tak, ponieważ policjant jest bokiem. Cyk, lecimy dalej, ale będziesz speedrunning, coś czuję. Następne. Czy zgodnie z wskazanym z prawej strony znakiem pionowym masz obowiązek kontynuować jazdę prosto na najbliższym skrzyżowaniu? Tak, łatwe te zadania. Czy kierując pojazdem we mgle masz obowiązek zachować szczególność? Co to za pytanie? Czy jak gorzej widzisz, to musisz bardziej uważać? Oczywiście, że tak. Następne pytanie. Na którym z wymienionych czynników należy zwrócić uwagę podczas wykonywania manewru wyprzedzania? Na właściwą temperaturę we wnętrzu pojazdu. Przecież to jest bardzo ważna rzecz, czy jest mi ciepło. Na bezpiecznego odstępu. Następne. Czego możesz spodziewać się na tak oznakowanej drodze? Słonia. Która z osób jest zwolniona z obowiązku korzystania z pasu bezpieczeństwa w czasie jazdy samochodem osobowym? Kobieta w ciąży! Niech nie zdążyłem kliknąć! Kurde! Nie jestem pewny. Dobra, zaczyna się robić trudniej trochę. Zmniejszenie zużycia akumulatora, kto daje te odpowiedzi? Co? Negatywny mam! Nie zdałem! Wyglądam przepięknie, dziękuję! Księżniczka? Tak, pasuje do mojej niebieskiej sukienki! Ej, to z wami Vinesa nagram, pokażę wam jak się to robi. U mnie w przedszkolu mówią na takich jak ty... Atencjuszka. Masz słowek na sześciolatkę. To? Jezu! Nie wam się jeszcze raz łapie. W tym jest dużo emocji. Ej, ta końcówka! Zapraszam na mojego TikToka. Ej, to walone. W tym roku Joanna Brodzik 50 już ma. Arnold, Paweł i Ida mają miminy dzisiaj. O, dobrze zbudowany. Może gdyby się zakręciła koło takiego. 30 już za rogiem, a ty nikogo nie masz. Opryszczka nie tylko na ustach. Co, gdzie jeszcze? Babcia, zrobiłabyś trochę kompociku? Nie, ja dzisiaj to już nie. 18, zaraz trzeba zjeść kolację i wiadomości obejrzeć i iść do spania. Razem z mamą. Córka. Albo syn. Zakazany kusi. Zakazany owoc. Młodym to kusiły te owoce. Dobra, słuchajcie dziewczyny, witam na moim vlogu z szykowania Wieczoru Panieńskiego. Robimy właśnie gry i zabawy wieczorpanieński.pl. No i robię tutaj taką zabawę dla singielek, czyli znana wszystkim Andrzejkowa zabawa z imionami męskimi. Falibog, Gniewomir. O, to takie... z emocją. Bronisław, takie wdzięczne. Ciechosław, takie pocieszne. Dalibor. Dalibor ładny. Ponieważ nikt się teraz tak nie nazywa, to wróży, że dziewczyny nie będą miały mężów i na zawsze będą moimi przyjaciółkami. Sławobor. Bo to od Sławy. Niki Tutorial dodała nowy odcinek z make-upu i teraz będziemy próbowali odtworzyć ten make-up. Jestem początkującym prosem makijażowym. Więc może być ciekawie. Przy tych blond włoskach teraz? Slej. Coś mi przypomina ten twój makijaż. Koszulę pewnie z tej. Z ręki. Nie, kostkę do kibla. Co mam? O, tutaj elegant chyba Bronisław. Wow. O, pięknie. Józef. Dobra, to teraz ja. No. Czekaj. Niemożliwe. Naprawdę? Wow, ej, to jest chyba przeznaczenie. Wow. No niestety nie stać mnie na taką paletkę jak Maniki, ale najważniejsze, że jestem królową na Askra. Powiem tak,
Przyjdzie się trochę prawe oko, zamknie lewe i jest sacy. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie. Buźki! Dobra, kochani, mamy kolejną zabawę. To jest najlepszy panieński, na jakim była. Bardzo fajna szmina. Ona idzie, idzie, idzie. O! No, w szyjkę też może być. Dziękuję widzowie, że byliście na moim panieńskim. Buziaki przede wszystkim dla was. Wybieram was. Czas przygotować moją imprezę osiemnastkową. Mam 6 lat, właśnie wstałam z drzemki. Zapraszam gości, chodźcie. Impreza! Wcale nie wstałam 10 lat temu! Nie było takich imprez. Chipsy! Nie wyleci. Dziękuję bardzo, a teraz zapraszam wszystkich do zapisania w zeszycie jakichś miłych słów dla jubilata. Ja. On chciał być strażakiem, jak był mały. Drogi. Nigdy nie byłam na imprezie. Wzięli mnie tutaj rodzice i ja nie wiem, co ja tutaj robię. Nie wiedziałem, że będziesz tak grubo. Każą mi coś namalować, narysować. Ja pisać nie umiem, nie potrafię. Jedyne, co umiem, to napisać A. I B też umiem napisać. Co? Jakie ładne kwiatuszki! Wprawdzie napisać trzeba było, ale dobra. Ten okres buntu. Ja mam 13 lat. A ty babciu co? Wchodzi mi w protezy. Życzę ci, żebyś zdał maturę. No i jakieś panny mu tam pożyć. To dla Bartusia. Najlepsze życzenia! Impreza! Babciu, babciu, tańczymy! Babciu, daj mój lodzie! Taki tancerz, zobaczcie jak wybija! Słuchajcie, młoda jest i tak najlepsza! Drogi Bartusiu, abyś szedł przez życie szczęśliwy i został tym wymarzonym strażakiem. Babcia wie, co chciałem. Wbijajcie na mój kanał, żeby zobaczyć, może strażakiem też zostanę. Oj, kuzyń, tu już trochę brzydziej ta czcionka jest, ale damy radę rozczytać. Kuzynie, świeżutki życie ci tych rzeczy, tych marzeń i wspomnień, które wymyśliliśmy, będąc koniecznie kiezim. Kru. Widzę, że potrzebujesz tłumacza. Będąc. Wymyśliliśmy tych będąc dziećmi. Niech te wszystkie głupca pipy depczące twoją mamę zgniją. Tak napisałem. Marzenia. Głupie pipy depczące twoje marzenia zginą. Zgniją. Proszę państwa, czas na ogłoszenie wyborów parlamentarnych. Widzowie głosowali na to, kto jest ich zdaniem najlepszym członkiem Gen Z i czas na rozstrzygnięcie. Wow! Punkty zostały przeliczone. Kuzyn był rzetelną komisją. Ostatnie miejsce. Niestety należy do Kostka. Ale był głos na Przemka Pro. A pierwsze miejsce zajmuje... dwoma głosami! Kuzyn Świeży! Zawsze ty będzie żyły w zdrowie! Wcale to nie dlatego, że ja im kazałem głosować. I wcale nie dlatego, że dorzuciłem kilka głosów do puli. Nie było jakoś... Au! Zaskoczenia najlepiej! Ała! Ja też muszę! Ale ty! Mama już po mnie przyjechała! Mama, czeka babcia już na mnie! Za każdy pas! Proszę komentarz zostawić. O! Au! Kocham Little Pony! Raz! Męczą mi się. A Babuszka, oszczędź go. Au! Raz poszedłeś z piaskownicy, zostałem sam. Subskrybujcie kanał i zapraszam na kolejne odcinki we w czwartki i klamrą i w soboty. Ała, do zobaczenia.